Cześć, to Matrix, a to kolejny odcinek z Gothic do Nockruka na Mogiedery Turning. W tym odcinku na początku zacznę od pójścia do tego dziwnego stworzonka, które to spotkałem przede mną, ale trochę wyżej. Także będę musiał się trochę powspinać i znaleźć to stworzonko. Z Urszakiem załatwiłem już sprawę. Wiem, co zrobić, żeby znaleźć Ulumulu. Muszę udać się do Taroka, który jest w takiej wieży na północ od bagna. Czyli po prostu muszę udać się do bagna obok chatki Kawalorna. Tutaj słychać już przyzwanego goblina. O kurde, miałem na dwójkę zapisywać w tym odcinku. Znalazłem czar wygnania. Co z nagrodą? W końcu odjedzie z tego świata. Chodź, daj mi wolność. Daj słowo, że jak mój duch zniknie z tego lasu, dostaniesz klucz do tej skrzyni. Co ja muszę dla niego... zaklęcie rzucić? Ja nie wiem, co to jest. Dobra, no. Dużo kolejnie pamięć Gejzer do szary. Zniszczenie potwora, nie? Nie mam przecież tego. No chyba, że to jest... to. No ale nie mam. Trzeba go zabić po prostu. A, dobra. Więc ja mam ten klucz? Mam. A co w nim? Eliksir wręczności, 7 sztuk złota? No, wolałbym siły, ale. Cóż, nie pogardzę. Dużo zręczności mam. Co teraz? Szpak nie żyje, mój rukowy przyjaciel zmierza do jego namiotu w pogrożonym żałobie po swoim mentorze. Nie powinienem mu przeszkadzać. A ja? Udam się. Wejście w tłum orków na pewno nie będzie zbyt przyjemne. Muszę mieć przy sobie Ulumulu. Jednak przyjaźni i potęgi orków. Mając je, orkowie mnie nie zabiją, a Urszak nie może go dla mnie zrobić. Ale powiedział, kto może mi pomóc. Ork Tarrok może zgodzić się dla mnie je wykonać. Urszak powiedział mi, że mogę go znaleźć w okolicach starej wieży niedaleko bagna. Także teraz udam się tam. Zapraszam was w podróż. O. Nic innego tutaj się nie da jak facepalm. Ja już tworzyłem skrzynię? Nie. No, wolałbym siłę, no ale... cóż, no, czego to wymagać od jakiegoś przyzywanego goblina? Prostego. Okej. Okay. Mniej więcej wiem chyba, jak tam iść. Jak nie dojdę, no to wtedy dopiero... będę szukał odpowiedzi. Na moje pytania. Odnośnie, jak dojść do tej wieży. To jest wieża, ale nie o tą wieżę mi chodzi. Chodzi bardziej... to obok tej chatki Kawalorna. Czy to tutaj się dojdzie? Jednak sprawdzę. No i potem muszę iść w lewo. Tutaj widać drzewa bez liśki. A co tam jest? Orkowie? Nie, drzewo. Minę, bo znowu pojawiło się to drzewo tak z... i stąd i są. To tam jest ta wieża, jak widzicie. No. Chociaż chyba to... może to nie jest jednak ta wieża. No, chociaż wszystko wskazuje, że to jest ta.
Na północ. Ach, jaż on mówił na północ o bagien. Tak? A zobaczmy. Ja tak tam pobiegnę szybko i oni nic nie zrobią, a... No ja tam nic nie widzę. No, czemu tam miał być jakiś... Ork, Tarrok? Tam się nie da wejść. Tak trochę. Tak to jest słabo. No i dobra, no. I nawet jeśli tu by miał ktoś być, no to... To jest jakiś łowcy smoków, łowca smoków. Ale tu nie ma nikogo. Patrzę, że do tej wieży się nie da wejść. A to raczej na tar... Aha. Dobra, nie da się wejść. Czyli inna wieża. Proszę. Czyli nie muszę iść. Jeszcze raz. Muszę iść. Uwaga. Przed siebie. Tyle w prawo. Jestem tu orków. Znaczy tu, no, trzy orki. No, trzy. To nie jest tłum, ale... Jest to ilość orków, która stanowi jednak zagrożenie. Na mnie wgonią jeszcze... Goni jeszcze wilki i orkowy pies. O! Można jego da. O, mikstura. O, mięso kopacza. O kurde, myślałem, że już przestałeś. No, przynajmniej mięso będzie. Chyba w miarę obeszłem to bagno. Znaczy... O, no nie, nie, nie. Tam na pewno nie chciałbym się znaleźć. Tam jest duże szkielety, to zapewne. To też jakoś nie chcę mi się z wami walczyć póki co. Ja bym chciał do tego Tarroka. Do Tarroka. W tym celu, no... Wypadałoby znaleźć tą wieżę. O, i chyba ją znalazłem właśnie. Czyż nie? O kurde. Jest Tarrok, ale nie wiem tutaj, nie. Pomogłem ci, teraz ty mi pomóż. Kim jesteś? Ratunku, ratunku! Co się dzieje? Tarrok potrzebować pomocy, Tarrok ranny. Tarrok potrzebować silny eliksir, inaczej Tarrok umrzeć. Tarrok mieć eliksir, ale potem stracić, Tarrok nie znaleźć. Nie znasz się przypadkiem z szamanem Urszakiem. Tarrok też myśleć, Tarrok znać Urszak, być wtedy wielki szaman, Tarrok szanować Urszak. Czyli przyjaciel powiedział mi, że może zrobić dla mnie ulumulu. Obcy pomóc, Tarrok, Tarrok pomóc obcy. Czym mogę ci pomóc? Tarrok bardzo słaby, nie mieć eliksir, Tarrok umrzeć. Obcy przynieś eliksir, Tarrok pomóc. Tarrok zrobić ulumulu. Znajdę twoje lekarstwo. Tarrok bardzo słaby, obcy szybciej. Inaczej Tarrok umrze się. Co? Orkowy eliksir. Znaczy już mam ten eliksir. Proszę, mam ten eliksir dla ciebie. Obcy mnie byli zły, tak jak inne wojowniki. Obcy być dobry. Tarrok dziękować. Teraz robisz na miłym mulu? Tak. Obcy musi mieć krotak, hostak, dwachtar i orftartak. Obcy przynieść wszystko, a Tarrok zrobić ulumulu. Takiego krotak. Język ognia. Być język jaszczurki ognia. Co to jest hostak? Ruch ciemnego potwór, ostry jak nóż, twardy jak skała. A dwachtar, co to jest? Ząb żmija z bagno, gdy cię ugryź nie być ucieczki. To jest orftartak, kieł wielki troll, robi duże dziura. Obcy poszukać wszystkiego, Tarrok czekać tutaj. Czyli tak, język ognistego jaszczura, no pewnie nie mam tego, chociaż... Nie, no pewnie nie.
Teraz skąd to wytrzasnąć, bo ja nie wiem, czy ja mogę zgierać z nich takowe rzeczy. No zabiję sobie tamtego trolla, który tam był. Towarzyszące mu szkielety też. Może wtedy... A co potrzebuje z trolla w ogóle? Kieł trolla, no. Pytanie, czy będę mógł go zabrać. Chodź. Jakby przeszło z kuszy. Bym musiał gdzieś kupić te składniki. Nie wiem, czy w Gildii Myśliwych by się dało? Może tam ktoś by sprzedał mi to. No nie wiem. Nie, problem będzie z tymi składnikami. No skąd ja mam to wytrzasnąć? Co to pies? Jakby to było ognisko jaszczurki, to jeszcze by wyszło, ale to pielce. Co tam jest? Kobry niejagody chyba. O, siła plus jeden. Jak miło. O, jakaś tabliczka. O kurde. Ale to chyba stara. No nie, kamienna tablica. Czegoś. Czego? Kuszników 2. No, szkoda. Już 35% kuszy. Dobra, i teraz tak nie wiem, co już robić mam. Te składniki to będę musiał raczej no, kupić skądś. Co tam jeszcze potrzeba, no? Język ognistego jaszczura. Róg cieniostwora. Ząb błotnego węża. Kieł trolla. No ja poszukam tych rzeczy, ale... Ciężko. Będzie. Może się będzie dało gdzieś to kupić. Nie wiem, czy Lutero czasem nie sprzedaje języka ognistego jeszcze raz. Tymczasem... Może mogę sobie gdzieś tutaj poeksplorować. A czy to nie są kobliny jagody? Tak. Film trwa 14 minut i za bardzo tak nie wiem, co robić. Pójdę poszukać tego Sylwestra może. Tak on się nazywał chyba, ten paladyn. A w opresji będę mógł użyć zawsze lodowej fali. Myślałem, że to są orki, a to... Tylko były kawałki drewna.
Chatka kawalorna. No i parę dni tutaj. No a tam są ci łowcy smoków. Czyli już nie mogą się doczekać polowania, w którym prawdopodobnie zginą. No ale kogo by to obchodziło. Ten odcinek będzie pewnie krótszy, bo tak... Nie mówię, że nie mam, nie wiem co robić. O, tutaj? O kurde. Co coś jest? Surowe stale i... No nic, więc czytam, bo oni mogli, te jaszczuro ludzie mogli pobiec i zabić łowców smoków. A tego bym nie chciał przecież. Dobra, muszę podbiec pod palisadę orków. Chyba dobrym kierunku, nie? Tak. Tak? Źle zrobiłem, że się zatrzymałem. Bardzo źle. Czyli celem mój teraz jest znalezienie tego paladyna martwego. Jak level jeszcze trochę. Nie wiem, mógł tutaj użyć tej fali lodowej i wszystkich zamrozić dookoła, no ale... No, zlecą się z nimi. Także to jest takie tymczasowe rozwiązanie, a i tak nie zdążę wszystkich zabić raczej w tym takim krótkim czasie. No, zabij swojego pieska. O, kurde. Teraz to jest kiepsko. Bardzo. No i lecą tu za mną? Oni też pływają. Ta armia. Cała. Ich. No ale, może mi się uda uciec. Obiegam szybciej. O dobra, udało się. No oni nie byli trudni, ale no, mam mało życia w dalszym ciągu w sumie. Dobra, tu się zaczyna palisada. Gdzieś pod tą palisadą powinien być paladyn. Martwy paladyn oczywiście, no co dużo jest martwych paladynów. Oczywiście nie tutaj, tylko dalej trochę. Tak bardziej wśród orków. Co mi niestety nie jest zbyt cieszy, no ale... Jakoś trzeba sobie radzić w życiu. Właśnie muzyczka włączyła z palisady. O kurde, ale stado. Dostałem raz. Dalej orkowie. No jest to co zauważyli. No. Jest trudno, muszę być w tą stronę. Żeby nie zginąć. Dobra, tam jeszcze jeden goni. Dobra, przestali gonić. Znaczy, jakby chcieli, to by mnie dogonili, ale nie chcą. Bardzo jakoś. Kurde, ciężka misja jednak. Znaczy, ja wiedziałem, że będzie ciężko, no ale... Może aż tak? Jakaś broń była. No dobra, tutaj ich jakby trochę mniej. Nawet już powiedziałbym, że... No dobra. O, jest. Sen gra, a nie Sylwestra jakiś. Co ja wymyśliłem? O, ile rzeczy. Okej, mam to. Teraz tylko do zamku. O, udało się. To mi zlecało misję.
kasa 7500, więc jest spoko. A czy ten Sengrad w ogóle miał, bo tak nie widziałem za bardzo. Będę musiał na nagraniu zobaczyć. Ktoś za to odpowie. Ode mnie tego nie dostał. Fajna zbroja, ale wolę to. Nie usłyszą nawet słówka. Hej, ty! Hej, ty. Znalazłem Sengrata. Naprawdę? Gdzie on jest? Nie żyje. Oto jego kusza. Miał ją przy sobie. Musiał odzyskać swoją kuszę. Ale wygląda na to, że orkowie jednak go zabili. Przeklęty głupiec. Wiedziałem, że tak będzie. Wszyscy zginiemy. Mhm. Dobra, więc co więcej. No, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Ja sobie przygotuję się trochę na następny odcinek. Nie można wierzyć we wszystko. Hej! Wy... Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Więc do następnego odcinka. Cześć. Nie mówię przecież niczego nowego.